I uwaga, ruszyły. Niezły start, tylko źle ruszył Lucky Thomas. Lucky Thomas i on galopuje w odstępie 1300 metrów do celownika. Tam na razie na pierwszej pozycji Damir. Damir, blisko niego Legionery, te dwa ogiery. Na trzecim miejscu poszedł teraz Dubai Jean dużym kołem. A więc Damir, Legionery, Dubai Jean. W czołówce jest także Czareria. Ona na miejscu galopuje czwartym, piątym, bo tam jeszcze przed nią jest Sekrete Kos. No, w posyle Damir, obok niego Legionery, po zewnętrznej Dubai Jean. Dalej na czwartej pozycji Sekrete Kos, na piątej Czareria, w mocnym posyle Stefan. I wyjście na prostą, Damir przy kanacie, obok niego Legionery, a polem rozpoczyna finisz Dubai Jean. Do celownika jest około 350 metrów. Damir atakowany przez Legionery, 300 metrów do celownika i rozpędza się polem Dubai Jean i on galopuje najlżej z tej całej trójki koni. 200 metrów przed słupem, Dubai Jean zdecydowanie prowadzi, o drugie miejsce walka, 100 metrów przed celownikiem. Dubai Jean lekko wygrywa ten wyścig, drugi będzie Legionery, trzeci Sekrete Kosa, czwarta Czareria.